Witam was, Repustadeska, odcinek z Crusader Kings 2. Aż zapomniałem, co nagrywam. Ale jak już sobie przypomniałem, to nagram. Kurwa tekst. Ale co myślę... kogo zaatakować teraz? Saksonia. Król Klautrusz z Saksonii. Czyli super, król nie posiada żadnych prowincji. Weimar, do tytułu Weimar. Czyli, że najlepiej bym to by było zaatakować Saksonię teraz. Ni Brunswick. To jest... nie, czeska rewolta, to nie. To później może Brunswick, ma cztery prowincje. Bym przejął Brunswick. A może tu bym poszedł? Na Frankonie. Już boję się, że oni mają... ciężką piechotę. Gdzie mogą jej mieć bardzo dużo. Ja się zesram ich atakując. Odpocznę na razie od wojen. Zajmę się problemem w ilości wasali. Czemu ja mam tylko 12 wasali? Ruler diplomacji. Dyplomacja. Bratobójca. O chuj. To jest wolna pojedynek, ok. Ja... Danuta. Za sekundę będę wysetał, oglądacie gra, co się dzieje, co się stało, wezwanie do broni. Kijów chce. Tomislawem Stomslowa. Co kurwa? Akceptuj, teraz się dawam z kim się bije. Jakiś bunt? Możliwe, no to niech gra się toczy. My się zaraz... ja zaraz wrócę. Ja pierdzielę, co to jest? A, jakaś hosta. To z kim ja się w takim razie biję? Gdzie on jest? Jakieś hosty? Ja nie mam pojęcia, z kim się biję. Ja tu nie widzę przeciwnika. To jest jakieś hordy? Ze wschodu? Mongołowie już biegną? Nie mam zielonego kuźwa pojęcia. Nie wiem. Z kimś ja wojnę prowadzę. Jakieś hosty. Raised Tribal Army. Mogę uzurpować tytułem, nie mam hajsu.
Przekroczyłem wasa limit, a bratobójstwo już nie cofnę. Prawa. 52 dopiero. A jakbym chciał, co to jest? Wybierz opiekuna. Jakiś dobry sojusz. Hi, Chef of Litwa, Gniewosz. O. Dobrze. Tam pasuje. Wybierz opiekuna. Matryliny Arnie. Ok. Ja pitole. To oni te hosty? Ta, Walders host. No to jedziemy. Wojsko. Musi być z najlepszych prowadzona ta armia. Wątpliwość nie. Ryzykujemy. Nie wiem, może się oddalił? Do Veligradu uciekają. Dostaniecie komandera. Macie. Prestiż. Może być. Czy mam jakiś kolejnych dobrych tutaj wojowników? Frakcje. 10% siły seniora. Bo Sedziej z Płocka. Go tu nie ma. Jak nie wiem, o co chodzi, to na razie nie da nic robić. To jest ta hosta, co idzie na niego. Jakieś hosty się pojawiły. Nie, Nordowie zaczęli najeżdżać? Chyba tak, bo The Old Age się zaczynają. Miałem armię powołaną. Miałem 54 pierdółek. I one nie kosztują. 007. Kiedy mi się pokój z Duńczykami kończy? 57, 7 lat aż. Ale Liwonię mogę zaatakować spokojnie. Albo wezmę Wielkie Łuki. Wezwij sojuszników i idziemy ich pierdolić. Zambia jest do tego wolnym państwem. Ich też podbijemy, a to co to jest duńska rewolta? Tak, to wojsko.
Up, up, up. I się w Płocku spotkamy, przyjaciele. Chuj ci w dupę. Dupę, samici. Chuj ci w dupę. Chuj w dupę. Tacy sojusznicy. Łaski bez. Dania się dołączyła? Estonia. No mówi, oni mają taką samą flagę. Jest w sumie tylko jeden problem, a są nim pieniądze, które mi się kończą. Świetnie. Zaraz tutaj ładnie rozdysponujemy armiami. Bierz opiekuna. Ok, może być. Mogę utworzyć tytuły w liczbie księstwo pomorskie. A gdzie się rozdawało te tytuły? Chciałem może czempiona zmienić. Czyli komandera. Nord Titles? Tak, to tu. Więc tak, może jest jakiś Wearable Elder? Nie ma? Daj na przykład komendera kolesia, który ma 4. Mieszko, przyjacielu? Zrobię taktykę chyba Aleksandra Wielkiego. To znaczy... Jak wygląda teraz rozdysponowanie jednostek? Oni sobie dojdą kiedyś tam. Może być. Czyli, że mocne skrzydła, słaby środ. Nie, to nie było Aleksandra Wielkiego, tylko to było w bitwie, kiedy Grecy odparli Persów. Już było po Termopilach. Dobra, wy tam kiedyś dojdziecie. Jak wsków przejmą, to w sekundę odbije. Wy podbijajcie im stolice. Dobra, ich armia jest unicestwiona, przydałoby się w Pskowie zjednoczyć. I pobić ich. Wtedy powinni się zesrać na tyle, że nic nie zrobią. Aż i na dwie wojny wygrywa, nie wiem czy tutaj są jakieś... nie. Cały ten host, tu jest Uygur. Uygur, Uygur, Uygur. Ich bije. Niedobory.
O, i sobie przeczytajcie, jak chcecie, to jest fajne, ale nie, nie wiem czy było, ale chyba było. Ale w sumie już będą na pamięć, jak to powinno wyglądać. Gromadź majątek, to będzie trochę trudne. Doskonale. Jest ktoś, kto mógłby być uwolniony? Nie. Wygnaj więźnia. Murom tu jest. A to państwo, z którym walczę. Aliki to były? Chyba tak. Nie wy kurwa jesteście. O, ale wojska oni mają w ogóle. Po tej stronie. Ale walk będzie. Do porządnych walk. Dojdę do 15 września, to niech poczekam. Kurwa, gdzie oni uciekali niby? Pskowa. Muszę którąś armię w końcu złapać. Wspaniale. Procenty się nabijają. Jeszcze wystarczy przejąć te wielkie łuki. I wygrana jest pewna. W sumie już jest pewna, bo oni wojska nie mają. Podbiję ich, pójdę tu. Postaram się zażegnać Vasa Limit w końcu. A idziemy na wielkie łuki. Dałem tych informacji, w ogóle nie zwróciłem na to uwagi. Wybierz opiekuna. Ponad wygląda dobrze. To 41%, ale wtedy jak będę już w obronie, to mi pomogą. Więc tak, panie Władysławie, ma pan pierdol. Największy problem to jest hajs, bo tracę 3 miesięcznie. Nic szpiegów mi spierdzielił. A mistrzów mam dobrych, szczerze mówiąc. Zajebistych, że wręcz tak to ujmę. I zaraz przydałoby się wojsko rozwiązać. To nie możecie. Jaka podłość, jestem wzorem, przykładem spokoju, piękności w ogóle. Za dużo tego wszystkiego. Bije im mordy.
Świetnie, że osiągasz pełnoletność. Podzielę was na pół. Jedna połówka tu, druga... No kurde. Dobra, idę. Nie mogę prowadzić wojny na dwa fronty. Odon. Tu rząd, tu dowodzą ci. 17, 11, 10. Konrad. Tu tylko dwie jednostki, no to dobrze. Jak ich szybko uda mi się pobić, to oni nie powinni nawet zdążyć dojść z pomocą. Już wielkie łuki będę tu podbijać. Nawet nie chcą pomagać. Środek mi upada. Mówcie, że Witosz mi zdaje, bo się obrażę. Nie, ale jak przegramy, to wpadnie w pułapkę. Kurwa, no nie no. To mi wpierdol. Dobra, mogę przygrupować oddziały teraz? Mogę, więc szybko to zrobię. Trzeba wspomóc środek. Tak. Czego jesteś, Inmeno? Niech to gnije. Ej, jednak pójdzie na łuki. Jak to przegrają, to podeślę co najwyżej Tribal Army tam. O, warriorsi! Ludzie! Doskonale przyszliście! Chodźcie tu. Dytryk. Mieszko, Dytryk. Tak, trochę macie teraz pierdol, ludzie. Dobra, wy tam oblegacie. Stolica waszego buntu, gdzie ona leży? To jest ważne. O, Sambia się dołączyła do jakiejś wojny. Chyba tu jest stolica, a nie, w Anhalcie. Status quo. Teraz macie przyjmane kompletnie, ta armia kończy tu. To, co miała robić, to, co robiła. Mieszanie z błotem swoich przeciwników. Przyjdzie czas na was.
Do prestiżu. Proponuj pokój, egzekwuj roszczenie. Mam swoje wielkie łuki. Porobiony w Sambii. Lekkie piechoty, mamy w szczególności lekką piechotę. Anhalt zdobyty. Perfekcyjnie. Jaką nazbyt wielką domeną? 8 ledwo jest. Domena wynosi. Kończy się ten bunt i skończy także odcinek. Tysiąc, no to poczekamy chwilę. Wybierz opiekuna. Aż tyle osób? Kończył się rozejmy, niby z kim? Z Sorbią. Gdybym chciał ich anektować, to mógłbym. Zbyszko. Walki się toczą, tu jakieś wojska przychodzą. O Boże, Brunswick, Sorbia. To co za wsparcie wojenne, co? Czy ty chcesz dla pewności załatwić? O jopi! Francja! A ci skąd się tu wzięli? Nie, stop. Dużo ciężkie mają. Nie będzie pestka z... Bułka z masłem. Pestka z dnia, zerwij zaręczyny. Co? Jakie moje tereny kontrolujesz? Te kontrolujesz, no to idziemy. Szara eminencja. Ona jest z Pereszczenia, nawet nie wiem co to jest, gdzie to jest. Może da sojusz. Ale nie zmieni zwierzchnictwa seniora. Nie, to ona przyszła do Polski, okej. Ja się zastanawiam, co oni tu robią. Ja z nim wojny nie prowadzę, ja muszę szybko to odbić.
Ja nie ogarniam, co się tu dzieje. Nie mogę wziąć pokoju, bo co? Ta prowincja należy do mnie. Zjednocz ich. Czy oni nigdzie mi nie zabrali części państwa? Masz jakąś podpierdółkę ewentualnie. Nie, nie trzeba się popisać i wziąć 500 tribal army. Co ty, chłopie, zrobiłeś? Twardomir. Pokaż mi Twardomira, przyjacielu. Ale dwór mam duży. To niezły Twardomir. The Point Commander. Więc Twardomirze, przejmiesz lewe skrzydło, albo nie, przejmiesz prawe skrzydło, bo jest więcej żołnierzy. A Mieszko przejmie lewe skrzydło. Dawać, dawać, okej. Ja nie ogarniam, co się dzieje, szczerze mówiąc. Walczę z jakimś cudem z Francją. Mój bunt nie był na tyle silny, by mu wypowiadali wojnę mu. Chcę zrobić jedną rzecz, którą jestem zmuszony teraz zrobić. Ty mam ich rozpierdolić. Iść na wojnę. Ile jest ciężkiej piechoty? 1500. Oni mają jej o wiele więcej. A nie mam nic innego, co mogę zrobić. Pierwszy wrzesień. Szósty, okej. Doskonale. No i co? Zniszczeni kompletnie. Gońcie ich. Szybko. Dali radę, okej. Rozpoczęliście wojnę nie z tym państwem, państwa katolickie. Traci więźnie. Chyba, że co? Traci więźnie. Moje państwo może teraz upaść, bo nie wiem, jak to wygląda sprawa długów. Mam nadzieję, że to się nie stanie. Chodźcie tu pomóc. Roszczenia na Czechy.
Na Luneburg. Oboritia, Randa. Okej, okay, niech będzie, że nie możecie. Proponuj pokój. Egzekwuj roszczenie w końcu. Ech, jestem bankrutem. Kurde. Intrygi. Kupiał Kingę. Pifas, jak ich nam tak? Nie no. 145 za niego. A nie gnije za karę. Co to są rajdersi? O ja pietu. Nie zauważyłem, splądrowali mi miasto. Chcę się ich pozbyć. Dobra, poszli sobie. Już długi mam prawie całe spłacone. Ale wiecie co? To oferuj. Wiecie co, może to wasalizację. Nikt nie jest mnie w stanie pokoju. Nope, fałszywa religia. Ty jesteś fałszywą religią. Kończymy, znaczy to wszystko ogarnę to tu już między odcinkami, a ten zakończymy. Do zobaczenia w kolejnym, już następnego dnia, pa.